Dzień dobry moi drodzy, dzień dobry, witam Was kochani w środę. Ja już od rana moi drodzy z kawką, jest godzina przed 8 rano, ja już mam cappuccino, nastawiłam sobie tutaj w kuchni, powiem Wam, jabłuszka obrałam ze smażyjem, bo dlatego, że później będę robić te moje drożdżówki z jabłkami. Także moi drodzy, widzicie, dzisiaj taki dzień, środek tygodnia, a ja wyskakuję z drożdżówkami. Także moi drodzy, ja sobie piję kaweczkę, cappuccino, a Was zapraszam moi drodzy na kolejnego vloga. A pogoda moi drodzy dzisiaj jest taka, że powiem Wam, że jest troszkę no chłodno. Nawet bym powiedziała, że nawet gęsia skóra mi teraz wyszła, troszkę zimno jest, ale świeci słońce. Ale może dlatego, że jest jeszcze rano przed godziną 8, może potem po prostu zrobi się ciepło. Właśnie wyszłam tutaj z moją kawką na chwilę na taras, zobaczyć jak tam moje kwiaty, ale widzę, że nie trzeba je podlewać, bo dlatego, że wczoraj tak strasznie właśnie lało, ale to tylko rano, bo potem jak widzieliście, zrobiła się piękna słoneczna pogoda, my byli nad wodą. Powiem Wam, że fantastycznie wczoraj my spędzili ten czas, ja z dzieciakami, bo mąż był akurat w pracy, więc my mieliśmy w Babicach coś do załatwienia w ośrodku zdrowia, byliśmy tam, potem my pojechali nad ten zalew, na zalew się nazywa Hechło, no i powiem Wam, że było przepięknie tam, cudnie po prostu. Widzę, że teraz jakieś chmury powychodziły, zaszło słońce i straszny wiatr wieje. Nie wiem, co to dzisiaj z tą pogodą. Nie będzie tej pogody? No nie. Powiem Wam, że czekam właśnie, jak zrobi się tak rzeczywiście mega ciepło. Już tych chmur nie będzie, nie będzie deszcza, bo jeszcze na dzisiaj właśnie przepowiadali, że niby ma padać, bo chciałabym wymienić wodę po prostu w basenie, no bo trochę popadało, wiecie, Damian już parę razy się kąpał, więc ta woda już nie jest tak, jak ma być, więc będzie trzeba to zmienić, jak przyjdzie już upał, żeby już na dłużej ta woda po prostu była. A ja co, delektuję się moją kawką, moim cappuccino, kochani. A zobaczcie, tak to jest właśnie dzisiaj. Taka pogoda. Czyli zobaczcie, takie chmurki są, niebo błękitne, słońce świeci, raz nie świeci. No ale przede wszystkim wieje, nawet bym powiedziała, że bardzo wieje, zobaczcie. No nie wiem, taka jakaś dzisiaj pogoda, no i jest właśnie chłodno. Powiem Wam, że mi się trochę zimno zrobiło, ale mam tu ciepłe cappuccino, więc się zagrzeje. Dobra, moi drodzy, piję moje cappuccino, póki jest jeszcze ciepłe, a nie zimne. A tutaj moi drodzy, tak jak widzicie, smażą mi się jabłka na tą właśnie drożdżówkę, nie drożdżówkę, tylko drożdżówki, bo będę drożdżówki robić, więc tutaj mi się jabłuszka właśnie smażą, żeby po prostu później ostygły i po prostu zimne jabłka dawać właśnie do tych drożdżówek, bo ciepłe to wiecie, to ciasto się rozkleja, więc najlepiej wcześniej sobie ugotować te jabłka, usmażyć i dopiero później takie zimne wykładać właśnie na to ciasto. No to właśnie moi drodzy, tak zaczynam dzisiaj dzień od drożdżówek, a dokładnie od smażenia jabłek na drożdżówki. A tutaj moi drodzy, idę właśnie na drugi balkon, no i tu mam właśnie drugie kwiaty. Muszę tutaj właśnie stolik przetrzeć, ale widzę, że mi się doniczka trochę przesunęła. O, już ją poprawiłam. Tu mi się właśnie suszy ręcznik dla pieska, jak go ostatnio właśnie kąpałam. No i tu mam, moi drodzy, drugi kwiat, bukiet kwiatów. To są, moi drodzy, wszystkie surfinie. To jest super tunia vista. Każdą jedną mam na tarasie, na balkonie. Zobaczcie, jak to tak wieje strasznie. No. Ale pogoda taka, zobaczcie. Niebo już prawie błękitne robi. No, ale... ale tak strasznie wieje. No, nie sądziłam, że dzisiaj tak będzie wiało. Zobaczcie, jaki piękny ten biały jest tutaj bukiet. Naprawdę, one się tak rozrastają. Takie ładne, naprawdę. No i ta tutaj też co jest. Właśnie widzę, że mi się tu wylało. Muszę przetrzeć dzisiaj parapety. A tak w ogóle to myślę właśnie umyć okna chyba dzisiaj.
No to tak jak teraz mówiłam, właśnie myślę umyć chyba okna dzisiaj, jak oczywiście nie będzie padać. Taki mam przynajmniej zamiar, bo powiem Wam, niedawno były my te okna i tak teraz się właśnie tutaj przyglądam, mam to okno, tu mam balkonowe, no i powiem Wam, że jakiś taki ten pyłek, taki kurz na tych oknach, no nie, przydałoby się jednak chyba umyć, skoro dzisiaj taka pogoda, jak nie będzie padać, po prostu to biorę się za mycie, moi drodzy, okien. Ale naprawdę jakoś tak dzisiaj nie za bardzo przyjemnie, bo taki zimny wieje wiatr. A ja, moi drodzy, jak widzicie, ubrałam dzisiaj taką opaskę. Właśnie malowałam sobie tylko rzęsy, więc założyłam taką moją opaskę, taką welurową z kokardą. Ona też jest właśnie fajna. Właśnie jak robię makijaż, to ja różne opaski ubieram, przeróżne. Mam ich sporo w koszyczku, także więc mogę wybierać jaką chcę. Dobra, moi drodzy, idę, lecę, zobaczę, co tam z tymi moimi jabłkami. Idę jeszcze oskrobać ziemniaki. Dzisiaj będą ziemniaki, takie polskie danie ziemniaczki z koperkiem, schab do tego, sałatka. Także dzisiaj, moi drodzy, taki obiad będzie. A póki jestem w kuchni, to moi drodzy, coś Wam tutaj pokażę. Ostatnio byliśmy właśnie w sklepie chińskim. No i wiecie, tam mają różnych tych bzdur, tego wszystkiego. I Damianowi zobaczcie, co się spodobało. Jest to tutaj na lodówce. A mianowicie takie ciasteczko, taki torcik. I powiem Wam, że chciał nabrać Kamilę i babcię. I poszedł do babci, mówi: babcia, zobacz, jakie kupiłem ciasteczko, popatrzcie. I powiem Wam, że to rzeczywiście wygląda, zobaczcie, jak prawdziwe. Jakbyście to dali na talerzyk, no to faktycznie wygląda jak taki kawałek torcika ukrojonego. Tutaj pod spodem macie magnes. No i zobaczcie, tak to wygląda. Tutaj mam wisienkę taką koktajlową, do tego są malinki, z czego jedna właśnie tu odleciała, bo jeszcze była z boku. No i jeszcze dodatkowo są borówki. Także macie wybór z tego i babeczki są, i hot dogi, i wszystko, no powiem Wam. No i nawet dosyć taki zapach ma. No, także widzicie, takiego torcika można sobie kupić i kogoś zrobić po prostu balona. Także ja sobie przypiłam to tutaj na lodówkę, mamy takie ciastko, ciacho na lodówce. A tutaj u mnie teraz leci w telewizji, zobaczcie, pytanie na śniadanie, ale nie to Wam chciałam pokazać, zobaczcie, tutaj mam tego właśnie kwiatka, no i ostatnio zobaczyłam, zobaczcie, co tam się dzieje. A tam właśnie, moi drodzy, rośnie sobie kolejny, wypuścił, zobaczcie. No, tak był schowany w tyle, zawsze jak ściągam do sprzątania, to właśnie tak nie zwracam uwagi, szybko doniczkę ściągłam, ale ostatnio mówię, ściągłam, chciałam zobaczyć, czy ma mokro, czy sucho, a tutaj się patrzy i jest kwiatek. Także jak widzicie, będzie kolejny kwiatek w doniczce. No, uwielbiam, powiem Wam, ten kwiatek też jest super, oprócz zamiu kulkasów, ten też naprawdę jest świetny, wiem, że ktoś mi właśnie już go polecał, żebym też sobie kupiła, no i mam go już od jakiegoś czasu, no i jak widzicie, właśnie tam wypuszcza nowego. A ja teraz sobie tutaj na chwilę właśnie siadłam w pokoju, właśnie idzie to pytanie na śniadanie. No i sobie tutaj dopijam, kończę pić cappuccino, no i powiem Wam, że oglądam jakieś, tutaj gotują jakieś dania, takie wykwintne, nawet mówiłam kurczak, nie wiem, jakieś tam coś, pomidory, przeróżne właśnie tam warzywa, no i powiem Wam, że nawet to smacznie wygląda, można by było coś takiego zrobić. Powiem Wam tak, jabłka mi się ugotowały, właśnie to Filip teraz przyszedł do pokoju, jabłka mi się ugotowały, ostygną, to potem zabieram się za wyrobienie ciasta, a teraz za chwilę idę oskrobać właśnie, obrać ziemniaki. No i nastawię sobie już obiad, żebym miała to z głowy, żeby później zająć się tylko drożdżówkami. A jeszcze tak w ogóle to powiem Wam, że czekamy niestety prasowanie, którego naprawdę nie lubię. Ale niestety ktoś to musi zrobić, a ten ktoś to jest to właśnie ja, więc później jak uprawię się z tymi ziemniakami, oskrobię je, no to będę prasować, no i te drożdżówki oczywiście. Na dodatek dołożyłam sobie dzisiaj roboty w środku tygodnia, widzicie jak to jest? Ojejku. I co z tą pogodą, moi drodzy? Zobaczcie. Chwila, moment i pogoda tak się zmieniła.
ciemne chmury. No i wydaje mi się, że chyba będzie padać. No widzicie? Taka pogoda dzisiaj niestety. A powiem Wam, że od rana, jak wstałam, 5:30, to się tak pięknie niestety zapowiadało. Niestety, stety. Dobrze, bo było pięknie, ładnie. A teraz niestety, zobaczcie. Tak się zrobiło ciemno. No co za pogoda. No jak widzicie, tak się pogoda zmieniła. Planowałam dzisiaj jakieś takie pranie ręczników i chyba dzisiaj nie będę prać, bo dlatego, że jak będzie padać, no to gdzie to powieszę. Chciałam powiesić właśnie na balkonie, żeby mi wyschło do słoneczka fajnie, a tu słońca, moi drodzy, nie ma, ale za to jest wielka, ciemna chmura. I nici z tego prania jednak będą. Chociaż powiem Wam, że przebija się to słońce. Mam taką cichą, ale to cichą nadzieję, że później zrobi się ładnie. Wczoraj też było w sumie nieładnie z rana, a potem była piękna pogoda, jak widzieliście, nad tym zalewem my byli. Było cudownie, zrobiło się gorąco. No i miejmy nadzieję, że dzisiaj też tak będzie. A ja teraz lecę, moi drodzy, do kuchni. Obieram ziemniaki, właśnie dzieciakom zrobiłam przed chwilą śniadanie. I teraz idę, zabieram się za swoją robotę do kuchni. A ja teraz, moi drodzy, jestem na polu. Właśnie przyszłam zobaczyć, co tu słychać, a tak w ogóle na sobie to zobaczcie, mam te spodenki właśnie z Sinseya. Zobaczcie, one fajnie wyglądają z tym motylem. Także więc, moi drodzy, idziemy zobaczyć, co tu słychać. Zobaczcie, wszystkie hortensje już mają pączki i będą kwiaty na każdej gałązce. Kwiaty są. A tu Wam pokażę, zobaczcie, jakie się rozwinęły kwiatki. I one się tutaj pną do góry. No, także tu są takie. No i tutaj, jak widzicie, też pączki. Także wszystkie już mają, zobaczcie. Wszystkie hortensje na każdym jednym, zobaczcie. Tutaj, tam, tutaj. Wszędzie mają pełno pączków. Tylko tu mam puste miejsce, właśnie muszę jechać i chyba kupić jeszcze jedną hortensję właśnie z tamtych. Powiem Wam, no, coś się zimno zrobiło. Zimno, zimno. No i tutaj też wszystko sobie rośnie. Właśnie ostatnio zgosiłam tu trawę, więc tak fajnie jest tutaj podkoszone. I muszę właśnie tą, właśnie miałam kupić korę, czymś tutaj właśnie wysypać między tymi kwiatami. Ale to jak już chyba pojadę z mężem, chyba w sobotę, to dopiero kupimy, bo muszę kupić tutaj takie, wiecie, obrzeże na pół okrągło, żeby to zrobić. No i tam resztę całą po prostu wysypać. No, że tutaj też hortensja. A tutaj mamy, zobaczcie, marne słoneczniki, ale zobaczcie, jakiego mają kwiatka. Kwiatek jest. Tutaj tak samo, ale powiem Wam, że nie wypał te słoneczniki, coś. Już więcej tam nie kupię, po prostu tylko gdzie indziej. No i tutaj tak samo wszystko rośnie. Zobaczcie, te trawy nie są gęste, bo muszą się dopiero zagęsić z roku na rok. No i kto tu przyleciał, kolega? Chodź no tutaj, Tofi, chodź tutaj. Zawsze mi tutaj włazi. No. A zobaczcie, ile ta ma pączek. Ona jest taka mała, jakaś niska, ale zobaczcie, ile ma pączków. No wszędzie będzie cała w kwiatach. No i leci, o. Tak więc, moi drodzy, jakbym mogła tutaj nie przyjść i Wam nie pokazać, jak zawsze tutaj Wam pokazuję, co się u mnie dzieje, jak, co rośnie. Ale to jak mówię, muszę jechać jeszcze to kupić jedną hortensję, bo te naprawdę przepiękne, na każdej jednej gałązce będzie kwiat. To wyobraźcie sobie, jak to będzie pięknie wyglądać tutaj, jak to wszystko zakwitnie. Pięknie będzie wyglądać, no. A tam muszę kupić właśnie tą korę, obrzeże, żeby tak na pół okrągło ładnie zrobić, no i wysypać. I będzie, jak to się mówi, miodziu pięknie wyglądało. A w basenie na razie, moi drodzy, tak. I będzie trzeba wymienić wodę, jak się zrobi ciepło, bo powiem Wam, że naprawdę coś się zrobiło. Niestety, ale zimno. A w ogóle to zobaczcie, tutaj na schody dałam sobie przed tą szybę właśnie tego jednego rozchodnika.
I tak on tutaj jak zakwitnie, fajnie to będzie wyglądało. No i tu też moje hortensje, rozsadniki. Właśnie dzisiaj już będę ściągać te siatki. Może by miało więcej miejsca, za chwilę muszę ją odpiąć, ściągnąć. No i dalej zobaczcie, czosnek teraz tak po prostu wygląda. No Damian jest tu właśnie ze mną. Zobaczcie, nie wiem, czy to będą nasiona w tym, nie wiem, na razie go zostawiam, nie ścinam. Zobaczymy, jak to będzie. No i to drzewko też mega się zagęściło, powiem Wam, zielone. Ale zobaczcie, jak się rozrosły pięknie lawendy, jakie wielkie, potężne i już kwitną. Fajnie to wyglądać będzie, jak to tak całkiem zakwitnie na fioletowo. No i tutaj moja hortensja na pniu, tak samo w kwiatek. Także wszystko, moi drodzy, rośnie i trawy tutaj już gęstnieją. Ta nowa, co kupiłam, zobaczcie, po ile już powypuszczała właśnie tu od środka. Więc z roku na rok będzie coraz po prostu gęściejsza. Pampasową, która przeżyła zimę, jedna jako jedna, jedyna, dwie niestety po zimie nie odżyły, więc tak wszyscy teraz mówią, że trawa pampasowa nie przeżyje po zimie, a tu zobaczcie, jedna jako jedna, jedyna przeżyła, także więc nie wiem, muszę ją dobrze zabezpieczyć teraz na zimę i zobaczymy, jak będzie kolejna zima, czy przeżyje, czy nie, ale powiem Wam, że bardzo ładnie się tutaj rozrasta, więc też pewnie taki wulkan piękny będzie, jak w tamtym roku tamta druga przy bramce. No i tutaj zobaczcie, te lawendy inne, to już się tak właśnie rozwinęły.
to już jest tak ładnie. Seledynowy kolor liści, tamto i tu fiolet. Powiem Wam, że fajnie to wygląda z takim kolorem. No i tutaj następna i trawa. Więc moi drodzy, tak to tutaj wygląda. Ale chciałam Wam pokazać właśnie tego tutaj. Zobaczcie, jak on pięknie tutaj kwitnie. Jakie cybanki, a jeszcze od góry ile będzie. No pięknie to wygląda. Bardzo ładnie. No i tutaj kolejna lawenda. Tutaj zobaczcie, jak tutaj ślimaki obżerają liście. Dziura taka. Tu tak samo. Strasznie te ślimaki tu tak dają popalić, że przeokropnie. Tu tak samo obżarte. Zobaczcie, jak to wygląda. No i tutaj też mają te pąki. A ja, moi drodzy, już działam z drożdżówkami. Już jakiś czas temu zrobiłam sobie właśnie ciasto. No i zobaczcie, jak ono pięknie wyrosło. Tak ładnie. Także więc ja teraz biorę się za robienie kuleczek, no i faszeruję je jabłuszkami i do piekarnika. Ciasto mamy ładnie wyrobione, podzielone na 9 takich kuleczek. Ja teraz każdą jedną kuleczkę będę tutaj wałkiem potraktuję. Będę wałkować, żeby była taka ładna kwadratowa, no i będę nadziewać jabłkami. Drożdżówki już się pieką w piekarniku, a ja sprzątam ten mój bałagan. Muszę umyć tą stolnicę silikonową, powycierać tutaj i idziemy na obiad, a drożdżówki 25 minut w piekarniku i potem wyłączamy i gotowe. Powiem Wam, że nawet się tak zrobiło słonecznie i o wiele cieplej. Zobaczcie, niebo chmurki są, ale niebo jest błękitne. Tak więc wiecie, jak to mówią, że na wieczór zawsze robi się pogoda i to przeważnie się tutaj u nas sprawdza. Także na wieczór będzie piękna, słoneczna pogoda. Ale wiaterek, powiem Wam, wiał, bo znowu muszę mojego kwiatka właśnie tutaj na dole, powiem Wam, są takie, o, takie haczyki pod spodem, muszę je bliżej tego tutaj barierki przypiąć, bo mam je trochę dalej, dlatego ta doniczka się trochę majga, ale ona się nie przewróci. No, także więc poprawiłam. No, w sumie pogoda jest. Tofi jest, widzę, na polu. Tofi! Patrz tutaj! Zobaczcie, on tam siedzi. No, będzie sobie siedział, leżał. Proszę bardzo. No, także więc, jak mówię, pogoda się zrobiła. A jak pogoda, moi drodzy, no to huśtanie się na tarasie, bo jak, żeby nie. Idę właśnie, moi drodzy, zrobić sobie jeszcze cappuccino. Biorę moją drożdżówkę, bo tak pięknie pachnie, już ostygły. Posypałam je cukrem pudrem, tak więc cappuccino i odrobinę drożdżówki.
Kochani, jak widzieliście, drożdżówki już są upieczone, przepięknie pachną. Ja zrobiłam sobie teraz właśnie cappuccino, tak więc zaraz uciekam, siadam na taras z dzieciakami i jemy drożdżówki. Tak więc, kochani, vlog już dobiegł, moi drodzy, końca. Kończę go. Także jak Wam się też podobał taki vlog dzisiejszy, to dajcie łapkę w górę. Pamiętajcie, kochani, o subskrypcji kanału. A my widzimy się w kolejnym vlogu. Pozdrawiam Was, kochani, serdecznie. Zostawcie jakiś ślad po sobie, jakiś komentarz, serduszko pod filmem. Będzie mi bardzo miło. Kochani, do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa, pa!